Burmistrzu, głos chciał zabrać zastępca prezydenta miasta Pyszkowa, pan Siepiel. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, bardzo dziękuję panu burmistrzowi za przedstawienie tej prezentacji i również tutaj słowo podziękowania dla pana przewodniczącego Karola Chemińskiego za zorganizowanie tego spotkania, ponieważ pierwszy raz mamy okazję spotkać się w tak szerokim gronie z Radą Miasta Pruszkowa, Radą Gminy Brywinów, przy obecności mieszkańców, inwestorów, przedsiębiorców z terenu Pruszkowa i Brywinowa. I tutaj w tej prezentacji, którą przedstawił pan burmistrz Kosiński, zabrakło mi ulicy Działkowej, o której my cały czas mówimy. I muszę się od razu odnieść do spotkania, które miało miejsce 31 października 2019 roku w starostwie powiatowym w Pruszkowie. Na zaproszenie pana starosty odbyliśmy spotkanie, na którym faktycznie pan burmistrz Kosiński stwierdził, że w związku z brakiem finansowania przez Pruszków wykupu gruntów, cytuję, projekt odkłada na półkę. Tylko pan burmistrz Kosiński zapomniał dodać jeszcze jednego, o czym my mówiliśmy podczas tego spotkania, że wcale projektu nie trzeba odkładać na półkę, tylko trzeba rozmawiać kompleksowo o załatwieniu nie tylko tematu łącznika, który tak jak w jednym piśmie było podkreślane, jest bardzo istotnym, ważnym połączeniem, które my popieramy, ale trzeba rozmawiać konkretnie i załatwić od razu temat ulicy Działkowej. Jak państwo doskonale wiedzą, temat niezałatwiony od kilkunastu lat. Ja tutaj pana przewodniczącego będę serdecznie prosił o to, żeby po mnie głos zabrała pani naczelnik Korak, przedstawiła kilka informacji na temat samej ulicy Działkowej i ja jeszcze będę później prosił o głos raz jeszcze, jeśli pan przewodniczący będzie tak miły. I pozwolę sobie jeszcze wcześniej zadać panu burmistrzowi Kosińskiemu kilka pytań. Ponieważ mówimy tutaj o również finansowaniu tych dosyć istotnych kwestii związanych z inwestycją łącznika, a mianowicie w obrębie tych skrzyżowań. Ja szanowni państwo celowo powiedziałem o tym, że dziękuję za to spotkanie, że spotykamy się w takim gronie. Mam nadzieję, że po tym spotkaniu w końcu wyjdziemy z przeświadczeniem, że będzie można doprowadzić do jakiegoś porozumienia, tak? Że nie będziemy się tylko spotykać w zaciszu gabinetów i powoływać na jakieś słowne deklaracje, ale te deklaracje będą miały odzwierciedlenie w dokumentach. I pan burmistrz Kosiński mówi, że w 2015 roku powstała koncepcja budowy łącznika, w 2016 roku gmina Brywinów wprowadziła to do studium gminy Brywinów. We wrześniu 2017 roku uzyskano zapewnienie marszałka o finansowanie. I pierwsze pytanie, czy to uzyskanie zapewnienia przez marszałka to jest tylko uzyskanie słowne, czy to ma pokrycie w dokumentach? Co do drugiego pytania, sam sobie odpowiem. W październiku 2017 roku to jest odpowiedź pana zastępcy prezydenta, pana Andrzeja Kurzeli. Pisemnie była deklaracja na temat finansowania tego łącznika. To nigdy nie doszło do momentu porozumienia uchwały Rady Gminy na temat finansowania tego łącznika. Są to bardzo istotne kwestie, o których wspominam, ponieważ ma to przełożenie na temat właśnie ulicy Działkowej niezałatwionej od lat, tak? Tu jest problem, że nigdy nie poszliśmy o krok dalej. To był tylko etap rozmów i na tych rozmowach się kończyło. Jeszcze mam jedno bardzo ważne pytanie, bo to pan burmistrz Kosiński sprytnie uniknął tego mojego pytania. Chodzi mi o ograniczenie tonażowe, bo ja cały czas słyszałem od początku, że łącznik ma być przede wszystkim w celu odciążenia ruchu, tego najcięższego ruchu samochodów ciężarowych. Dlatego też organizowane spotkania przy obecności przedsiębiorców z Łęsina. Ja to rozumiem, tak? Bo państwo tracicie pieniądze, ciężkie pieniądze przez to, że stoicie w korkach. I ten problem trzeba rozwiązać. Wszyscy wiemy, że ten problem zostanie rozwiązany w momencie powstania paszkowianki. Natomiast do tej pory musimy sobie jakoś radzić. Szanowni państwo, 12 września 2018 roku o godzinie 18 w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Moszna odbyło się coroczne spotkanie burmistrza z mieszkańcami, podczas którego to spotkania pan burmistrz Kosiński zapewniał, że na planowanej drodze DW701 i DW718 będzie ustawiony znak tonażu 8 ton. Pierwotnie mówiło 5 ton. Tu jest kolejne pytanie. Nie jestem specjalistą w zakresie logistyki, ale wydaje mi się, że samochody ciężkie, które wyjeżdżają z magazynów logistycznych,
ważą więcej niż 8 ton. Tutaj dalej jest też korespondencja pana burmistrza Kosińskiego, bo burmistrz jest aktywny w mediach społecznościowych, sprzed 2 lat, gdzie jak państwo też doskonale wiedzą, w rejonie Moszny była tak zwana ta mała obwodnica, czyli ruch z Moszny miał być wyprowadzony w kierunku ulicy Promyka przez wiadukt w celu odciążenia tego ruchu przez Domaniewek. I tutaj pan burmistrz Kosiński pisemnie do mieszkańców wysyłał takie informacje. Spokojnie, objazd przez Domaniewek wynikał z tego, że było budowane rondo na skrzyżowaniu ulicy Promyka i ulicy Przejazdowej. Absolutnie nie ma możliwości, żeby na drogę przez Domaniewek wpuścić tiry. Nie po to budowaliśmy obwodnicę Moszny. Termin wprowadzenia ograniczenia tonażu do 8 ton na drodze powiatowej nr 3111 pomiędzy Moszną a Domaniewem zależy od powiatu. Mam nadzieję, że nastąpi to już niedługo. Odnośnie stanu nawierzchni DW nr 701 mam dobrą wiadomość. MZW w tym roku planuje wykonanie nakładki na całej długości drogi Domaniewie. I tu jeszcze jedna wypowiedź, już ostatnia, pana burmistrza Kosińskiego. Problem polega na tym, że droga z Moszny do Domaniewa jest drogą powiatową, zaś droga przez Domanie drogą wojewódzką, których zarządcami są odpowiednio Zarząd Powiatu Pruszkowskiego oraz Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, zaś organami zarządzającymi ruchem, zatwierdzającymi organizację ruchu, czyli ustawienie znaków, odpowiednio starosta pruszkowski, marszałek województwa mazowieckiego. Znaki trzeba będzie postawić na drodze powiatowej i drodze wojewódzkiej. Gdyby to zależało tylko ode mnie, to znaki już dawno zostałyby ustawione. I tutaj ponawiam pytanie do pana burmistrza Kosińskiego. Jaki jest cel tego łącznika? Łącznika, który na pewno odciąży węzeł autostrady A2, tylko chcielibyśmy poznać zamysł i funkcjonowanie tego łącznika, gdyż wiemy, że zarządcą tej drogi po wybudowaniu ma być burmistrz Brywinowa. Takie informacje uzyskaliśmy. I panie przewodniczący, to tak słowem wstępu, ja pozwolę sobie więcej powiedzieć na temat ulicy Działkowej po tym wstępie i po prezentacji pani naczelnik Kora. A jeśli mógł prosić o ustosunkowanie się pana burmistrza Kosińskiego do moich pytań. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wielką przyjemnością odpowiem panu na te pytania. Ostatni cytowany przez pana fragment dokładnie przedstawia moje stanowisko. Gdyby pan mnie zapytał w nocy o północy, 3 miesiące temu, pół roku temu, 2 lata temu, odpowiedziałbym dokładnie tak samo. Budowa obwodnicy Moszny miała doprowadzić i doprowadziła do wyprowadzenia ruchu samochodów ciężkich, ciężarowych z zabudowanej części wsi Moszny. I pewien problem w regionie został załatwiony. To są samochody, patrzę na państwa, czy doskonale wiem, że macie swoje interesy w tym, że te samochody tam jeżdżą, ale to są samochody, które niekoniecznie powinny jeździć przez tereny silnie zurbanizowane zabudową mieszkaniową. No, nie po to planowana jest paszkowianka, żeby tiry jeździły przez Wojska Polskiego na przykład. Chodzi o to, żeby te tiry wyciągnąć z miasta na drogi, które znajdują się poza terenami zabudowanymi. I zamiarem budowy obwodnicy było to, że na odcinku między Moszną a Domaniewem, czyli tam między strażą pożarną w Mosznie a krzyżówką w Domaniewie, zostanie wprowadzone ograniczenie tonażu. W Domaniewie ludziom szczególnie uciążliwy jest ten ruch w godzinach nocnych. Nie ten ruch dzień, bo do tego ludzie się przyzwyczaili. W godzinach nocnych, czyli druga, czwarta, tak jak DHL rusza i tak dalej, ludziom w nocy brzęczą, nie wiem, naczynia w kredensach, w szafach i tak dalej. Dlatego założenie było takie, wyprowadzić ruch samochodów ciężarowych poza tereny zabudowane. I tutaj to się nie zmieniło. Zmieniło się tylko tyle, że starosta Pruszkowski, pomimo wstępnych deklaracji, że to jest oczywiste, że zgodzi się na wprowadzenie ograniczenia tonażu, potem odmówił uzgodnienia oznakowania wprowadzającego ograniczenie tonażu, temat zniknął. Nie ma tematu. Zakładam, że może kiedyś uda się go podnieść, jeśli pojawi się paszkowianka, jeśli ten ruch samochodów zostanie w tym regionie zupełnie inaczej rozprowadzony. Dzisiaj starosta, nowy starosta też potwierdza, że nie zgadza się na to, żeby wprowadzić ograniczenie tonażu na drodze, która została zmodernizowana między Moszną a Domaniewem. Tego tematu nie ma. Czemu ma służyć łącznik? Ja byłem przekonany, że ta moja
informacja jest na tyle jasna. Dzisiaj na skrzyżowaniu ze światłami Poznańska, Żbikowska, Domaniewska spotykają się trzy potoki ruchu samochodów z trzech różnych kierunków. Chcemy poprzez łącznik zbiąć potok samochodów z jednego kierunku. I mieszkańcom oczywiście Brwinowa, Milanówka, Podkowy, Leśnie poprawi się. Będziemy mieli 200 metrów dłuższą drogę, ale pojedziemy zupełnie bez żadnych świateł, bez żadnych światła, tylko takie, które nam pasują. Tak? To jest tylko nasz ruch pojazdu. Ominiemy to trudne skrzyżowanie. Dla mieszkańców Pruszkowa również dzisiaj stoją na Żbikowskiej. Ci, którzy jadą Działkową tunelem, stoją na Poznańskiej, ci, którzy jadą od wiaduktu nad torami kolejowymi. Wreszcie dla przedsiębiorców, ponieważ im zmniejszony ruch na tym skrzyżowaniu również będzie służył. To jest zupełnie oczywiste. I tylko jest taka idea budowy łącznika. W momencie, kiedy gmina Brwinów miałaby sfinansować pełne koszty budowy tej drogi, oczywiście pomijając kwestię marszałka, to my tej drogi po prostu nie podejmiemy. My nie wydamy 10 milionów złotych na budowę drogi w Pruszkowie. Te koszty są nieadekwatne do naszych problemów, ponieważ my mamy pierwszeństwo na tym skrzyżowaniu i my lepiej, gorzej, ale generalnie płynniej przez to skrzyżowanie przejeżdżamy. Problem ma Żbikowska, największy problem ma Żbikowska. Kwestii ustaleń. Panie Prezydencie, są generalne zasady. Obowiązują w samorządzie. Jeśli ja z kimś się umawiam, to proszę mi wierzyć, że czy ten człowiek przyjdzie do mnie za pół roku, czy za trzy lata, ja słowa dotrzymam. Jeśli ja się umówiłem z marszałkiem Struzikiem, proszę mi wierzyć, marszałek Struzik rzadko składa obietnicę, ale jeśli złoży jakąkolwiek obietnicę, nigdy nie złamał danego słowa. To się nie zdarzyło w moim przypadku. Efekt jest taki, że jeśli marszałek publicznie, zresztą on powtórzył później to na konwencie, i publicznie powiedział, że tak województwo mazowieckie sfinansuje koszty budowy skrzyżowań, to dla mnie jest tak, jakby miał glejf podpisany przez wszystkich świętych i przez... Ja wiem, że to słowo zostanie dotrzymane. Dlatego ja nie muszę mieć żadnego porozumienia z marszałkiem. Ja porozumienie... Ja przekażę, mam z MZDW porozumienie oczywiście na zasadzie takiej, że MZDW wyraża zgodę na projektowanie drogi, zobowiązuje się sfinansować to, ale to jest takie mniej wiążące. To ustne od marszałka było dużo, dużo bardziej wiążące. Pan doskonale wie, że nie można projektować skrzyżowania obcej drogi bez porozumienia. Także my takie porozumienie z MZDW zawarliśmy, ale słowo marszałka jest świętsze i tak samo traktowane. Ale na finansowanie? Tak, mamy w umowie, że my, sfinansuje, tak? My przekazujemy pomoc rzeczową w formie dokumentacji projektowej. Pomoc rzeczową, a marszałek bierze na siebie koszty, bo mazowiecki zarząd dróg wojewódzkich może w ten sposób. Nie marszałek, tylko marszałek tu podjął konkretne zobowiązanie, konkretną decyzję i ja wiem, że słowa dotrzyma. Dlatego ja się o to nie obawiam. I tak samo, wie pan, jeśli na coś się przez te poprzednie 8 lat umawiałem z prezydentem Starzyńskim, czy prezydent Starzyński się ze mną umawiał, nigdy nie było sytuacji, żeby którykolwiek wycofał z jakichkolwiek swoich deklaracji. Takiej sytuacji w historii samorządu Brwinowsko-Pruszkowskiego w latach 10-18 po prostu nie było. I tyle. Ja kończę na tym swoją wypowiedź. Sprostuję tylko jedną rzecz, bo pan sobie zapisał i pan tutaj powiedział, że my wprowadziliśmy w 16 roku tą drogę do studium Brwinowa. Nie. My nie mogliśmy wprowadzić drogi w Pruszkowie do studium Brwinowa. My na etapie rozpoczęcia prac nad studium przez miasto Pruszków zgłosiliśmy tę drogę do studium Pruszkowa. To był nasz postulat. My tej drogi, nie możemy mieć drogi w obcym mieście ze swoim studium. To jest zupełnie oczywiste. Panie Burmistrzu, bo tak przeszedł pan obok gdzieś tego porozumienia. Czyli formalnie konkretnego dokumentu na temat sfinansowania tego przez marszałka nie ma. Jest. Szanowni Państwo, ja pytam się w istotnym celu, tak, bo chcielibyśmy mieć pewność, że to naprawdę wszystko jest formalnie i że później nie będziemy mieli problemu, że znowu jest jakiś właśnie problem, bo nie ma zapewnienia, nie ma finansowania przez miasto, które nie ma finansowania. Nie Pan Burmistrzu, bo też Pan do tego się nie odniósł.
Jak z tym ograniczeniem tonażowym, bo no, deklarował Pan mieszkańcom. Mieszkańcy również do nas się zwracają i pytają się nas, czy to ograniczenie tonażowe będzie, czy burmistrz Bryminowa dalej podtrzymuje swoje stanowisko, że ograniczenie tonażowe na łączniku powinno być wprowadzone. To jest bardzo istotna informacja, Panie Burmistrzu. Proszę o konkretną odpowiedź. W projekcie organizacji ruchu, który został zatrudniony przez starostę Kowalskiego, mówiłem o tym, że nie ma ograniczenia ruchu. To nie burmistrz gminy Brwinów uzgadnia czy ustala organizację ruchu, tylko starosta Pruszkowski na drogach gminnych i powiatowych, marszałek województwa na drogach wojewódzkich. Jeśli można oczywiście, bo chciałbym tutaj... Panie Prezydencie, nie wiem, czy miasto Pruszków miało kiedykolwiek, jako w ostatnim roku, umowę z województwem mazowieckim dotyczącą współpracy przy realizacji wspólnej inwestycji. Mieliście czy nie? Bo gdyby Pan miał taką umowę, a z powiatem mieliście na pewno, bo wchodziliście w drogę powiatową, to Pan doskonale wie, że muszą być dwie sprawy. Pierwsza sprawa, muszą być środki w budżecie. Druga sprawa, musi być zawarte porozumienie z właściwym, oczywiście za zgodą Rady, obydwu rad tak naprawdę. I w tym przypadku gmina Brwinów, o czym powiedziałem, ma zawarte porozumienie z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich na to, że my robimy dokumentację projektową w ramach pomocy finansowej dla województwa. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich ma tę drogę przebudować, wybudować, skrzyżowania wybudować, o, w ten sposób. I takie porozumienie jest zawarte na piśmie. Ono było aneksowane, ponieważ ono było przebukowane z roku 18 na 19. Czyli tak naprawdę mamy w dwóch latach to porozumienie zawarte. I to porozumienie mamy. Czym innym jest zapisane środków w budżecie. Bo środki w budżecie województwa mazowieckiego rezerwowane są, dokumentacja jest, są rezerwowane dopiero wówczas, jeśli województwo ma dokumentację lub ma 100% pewność, że taka dokumentacja powstanie. Przykładowo. Mamy rondo, mamy przebudowane rondo na drodze do Mazowsza i województwo mazowieckie, dopóki nie będzie z RID-u na to rondo, nie wprowadza tego ronda do budżetu. Ale ono zostanie wprowadzone. Czy w ramach oszczędności, czy zostanie w przyszłym roku w ramach konstrukcji, normalnej konstrukcji budżetu. To jest zwykła sprawa, taka robocza. Ale jak powiedziałem, jeśli trudno jest uzyskać deklarację, proszę mi wierzyć marszałka, ale jeśli powiedział, że coś zrobić, to zrobi. To ja powiem. Po prostu nie muszę dwa razy jakby w tej sprawie jestem przekonany, że słowa dotrzymam. I tak naprawdę całe dzisiejsze spotkanie, czyli to zaproszenie Rady, czy moja prezentacja jest do tego, że chciałbym, żeby doprowadzić do tego, żeby również miasto Pruszków wywiązało się z tych wcześniejszych ustaleń. Ustaleń między prezydentem Starzyńskim a mną i ustaleń między prezydentem Makuchem z początku roku a mną. Był Pan na konwencie, przecież siedział Pan rząd przede mną, Pan widział moją prezentację tą i potem widział, jak Pan jak prezydent Makuch do tego odnosił. Też on pomnie przemawia. Kwestii ulicy Dołkowej, to jeszcze trzeba jakby tę sprawę wyjaśnić. Ulica Działkowa to jest taki wrzut na tyłku, trzeba to powiedzieć wszystkimi słowami, obydwu naszych samorządów, ale największy na samorządzie pruszkowskim, powiatu pruszkowskiego w poprzedniej kadencji. W poprzedniej kadencji utworzyła się, czy powstała możliwość przejęcia, czy wykupu gruntów przez prywatnego inwestora przy ulicy Działkowej. Inwestor deklarował, że po wykupieniu gruntów od agromana przekaże im nieodpłatnie gminie Brwinów. Warunek był taki, że potrzebuje mieć dostęp do ulicy Działkowej. To jest teren w sąsiedztwie tutaj bloków budynków wielorodzinnych na Parzniewie. I wówczas z prezydentem Starzyńskim poczyniliśmy pewne ustalenia i poszliśmy z tym do powiatu, ponieważ ulica Działkowa jest taką dość nieszczęśliwą drogą, ponieważ dzisiejsza jezdnia ulicy Działkowej znajduje się w całości w mieście Pruszków i za jezdnię ten chodniczek odpowiedzialny jest prezydent Pruszkowa. Za budowę oświetlenia wzdłuż tej drogi odpowiedzialny jest prezydent Pruszkowa. No bo to jest droga gminna miasta Pruszkowa. A ten teren, który znajduje się przy drodze, to klepisko, otwartym tekstem trzeba powiedzieć, to klepisko, które jest własnością spółki państwowej, spółki Skarbu Państwa, spółki Agroman. I spółka Agroman
15 lat temu, w momencie kiedy występowała o zgodę na budowę zjazdu na osiedle do prezydenta Pruszkowa, to musiała mieć zgodę na zjazd z drogi działkowej, podpisała z prezydentem Pruszkowa umowę, na podstawie której prezydent Pruszkowa wydał zgodę na zjazd, a spółka miała nieodpłatnie przekazać gminie Bwinów grunty pod poszerzenie ulicy Działkowej. Sęk w tym, że spółka państwowa Agroman nigdy z tego zobowiązania się nie wywiązała. Nigdy się z tego zobowiązania nie wywiązała. Tam oczywiście mogę jakby temat bardziej rozprawić, ale nie ma sensu. To, że jeśli w 2016 roku pojawił się inwestor, który chciał kupić poszerzenie działkowe i potem przekazać, bo zależało na tym, żeby tę drogę wybudować, ówczesne zapisy poprzedniego programu rozwoju dróg samorządowych, dzisiaj Fundusz Dróg Samorządowych, mówiły o tym, że nie można dostać dofinansowania, czy konkretny wnioskodawca nie może dostać dofinansowania, jeśli część drogi przekracza 15%, czyli jak to powiedzieć jasno, jeśli mamy na przykład drogę na dwóch terenach, na przykład Pruszków, miasto Pruszków, gmina Bwinów, czy powiat pruszkowski, gmina Bwinów, wkład jednego z udziałów nie może przekraczać 15%. Czyli wnioskodawca i gdyby pozostała część działkowej miała 14%, kasę można dostać. Jeśli nie, to nie. I myśmy wtedy zaproponowali na piśmie ówczesnemu staroście, panu Maksymowi Gołosiowi i zarządowi powiatu pruszkowskiego, zaproponowaliśmy na piśmie konkretne rozwiązanie. Czyli wnioskujemy, czyli inaczej, ulicę Działkową przejmuje powiat pruszkowski. W zamian za to, że miasto Pruszków miało wziąć ulicę Gomulińskiego, myśmy mieli wziąć ulicę Solidarności, czyli takie było założenie. Miasto Pruszków przejmuje do 700 metrów ulicy Działkowej, powiat pruszkowski, przepraszam, przejmuje, ale powiat pruszkowski nie wkłada do tej ulicy nawet złotówki. Gmina Brwinów miała przygotować wniosek akcesyjny do tego poprzedniego programu dofinansowań dróg, gdzie można było dostać 50%, i złożyliśmy z prezydentem Starzyńskim deklarację, że gmina Brwinów da 30% wkład własny, miasto Pruszków 70%. No tam jest kwestia pojemności osiedli, które znajdują się po sąsiedztwie i tak dalej. Jeśli by dofinansowanie nie było, gmina Brwinów da 30% całości, miasto Pruszków 70% całości. I konkretne dokumenty po spotkaniach, po różnych naradach ze 3 razy trafiły do zarządu powiatu pruszkowskiego i zarząd powiatu pruszkowskiego przez 1,5 roku nie zajął stanowiska w tej kwestii. Efekt jest taki, że inwestor ma działkę, on nadal ma tę działkę ponad hektara w tym miejscu, tylko że stwierdził, że tu ma problem z wybudowaniem drogi dojazdowej do tego osiedla i w tej chwili buduje jakąś inną inwestycję gdzieś w województwie lubelskim. Powiedział, że ten teren sobie poczeka, poleży, to się nie zepsuje, tak? Na pewno nie straci na wartości, to jest bardzo cenna działka, którą ma. I dzisiaj jesteśmy w sytuacji takiej, że trzeba wrócić do tego i uzmysłowić, jeśli ja tego nie daję rady, może miasto Pruszków poradzi sobie z tym, żeby uzmysłowić zarządowi spółki państwowej, naszej państwowej spółki, to, żeby wywiązała się z umowy z samorządem zawartej kilkanaście lat temu i przekazała, jeśli nieodpłatnie, bo przepisy się zmieniły, jeśli nie nieodpłatnie, to za złotówkę za metr kwadratowy. I takie opcje są możliwe. Gmina Bwinów w przeszłości kilka razy pozyskiwała grunty w ten sposób, że nam inwestorzy pod poszerzeniem drogi oddawali grunty za złotówkę za metr kwadratowy. I myśmy te grunty odkupili, droga została zrealizowana, inwestycja została zrealizowana. I to jest rozwiązanie na ulicy Działkowej. Na biurku prezydenta Makucha, bo to były rozmowy wcześniejsze, ale na biurku prezydenta Makucha od października tego roku, 19 roku, znajduje się moja deklaracja, gdzie napisałem, że w nawiązaniu naszych spotkań w dniach 10 czerwca oraz 8 i 15 października, a także wcześniejszych tygodni z panem prezydentem Janem Starzyńskim, w tym również do mojego pisma z 21 kwietnia 16 roku kierowanego do poprzedniego starosty pruszkowskiego Maksyma Gołosia i prezydenta Pruszkowa Jana Starzyńskiego, ponownie podtrzymuję swoją deklarację partycypowania przez gminę Bwinów w kosztach rozbudowy ulicy Działkowej na granicy Pruszkowa i Paźniewa w wysokości 30% kosztów własnych prac budowlanych. To jest 30% faktycznych całkowitych kosztów prac budowlanych.
Uprzejmie proszę o przedstawienie szacunkowych kosztów wyżej wymienionej inwestycji oraz planowanego terminu jej realizacji z uwagi na konieczność uprzedniego uzyskania zgody Rady Miejskiej w Gminowie na zawarcie stosownego porozumienia międzygminnego oraz zarezerwowania środków finansowych w budżecie na 2020 rok i lub wieloletnim programie finansowym na lata kolejne. Czyli taka deklaracja tych 30% do działkowej na Państwa, na biurku prezydenta znajduje się. Temat ulicy Działkowej z mojej strony uważam za domknięty, zrealizowany, trzymał się ustaleń, które były zawarte w przeszłości. Zanim poddam głos Pani Naczelnikora, chciałem zapytać, czy do wystąpienia Pana Burmistrza Kosińskiego ktoś z Państwa Radnych ma pytanie? Chciałby zadać pytanie. Na razie nie. Ja mam. Pan Radny. Tak. Chciałbym się zapytać, Panie Burmistrzu, ten łącznik, Ile będzie miał pasów w jedną stronę? Bo z tego, co wyniosłem z Pana informacji, to będzie jeden pas i jeden lewoskrętny i ewentualnie w drugą stronę będzie też jeden pas i tego. Czyli będzie więcej tych pasów? Nie. Jest to droga jednojezdniowa, dwukierunkowa. Ale plus ten lewoskrętny byłby jako trzeci? Na włączeniu w drogę 718 pojawia się osobny pas lewoskrętu, osobny pas dla jadących w prawo. Na skrzyżowaniu z drogą 701, czyli przy oczyszczalni drogu, jest pas prawo skręcający dla prawo i skręcający w lewo. To tak jest zrobione. A to jest dwa plus te kawałki. Znaczy nie, te pasy się rozchodzą dopiero przy skrzyżowaniu. Przekrój do tego jest 1 plus 1. Czyli jeden pas w jedną stronę, jeden pas w drugą stronę i dopiero przy skrzyżowaniach następuje poszerzenie jezdni po to, żeby wydzielić pasy w konkretnych kierunkach. A czy te szerokość daje gwarancję bezpiecznego do przejazdu przykładowo samochodów uprzywilejowanych? Chodzi o to, że będzie kończy się lewoskręt, jest jeden dalej pas. I czy zmieści się straż pożarna, pogotowie i tego typu pojazdy? Z nawiązką, ponieważ drogi mają swoje klasy. Są drogi zbiorcze, dojazdowe, lokalne. Można je, wiadomo, że obserwując oczywiście od powiatowych, wojewódzkich. Generalnie droga klasy G jest drogą już wyższej klasy. To jest typowa droga dla dróg wojewódzkich, chociaż oczywiście gminne też mogą być klasy G. Przepisy na to pozwalają. I droga klasy G ma szerszą jezdnię. Bo proszę zwrócić uwagę, z czym mamy problem w Domaniewie. Czy pracujemy, czy w tym roku mamy na tapecie projektowanie drogi w Domaniewie po to, żeby ją poszerzyć. Ponieważ droga w Domaniewie według starych przepisów, może jeszcze wtedy przepisów nie było, jak była budowana, ma 6 metrów szerokości. Jeśli się mijają dwa samochody większe, to te samochody najeżdżają na skraj jezdni, a czasami najeżdżają na poboczne, bo jest za wąskie. Nasza droga ma jezdnię 7-metrową, czyli już zyskujemy tak naprawdę nie 3 metry, a 3,5 metra pasy ruchu w poszczególnych kierunkach, plus jest podniesiona nośność tej drogi. Nie jest to droga, wiadomo, to jest znowu kwestia konstrukcji drogi. Ta nasza droga jest no, już takiej dobrej konstrukcji, nazwijmy to w ten sposób. Także nie ma tematu, że ona się rozleci za ileś tam lat. Nie. Po 20 paru latach ktoś zrobi frezowanie i położy nowy asfalt. Ja tu jeszcze jedną rzecz, bo pewnie są na sali, ale ja mam kosztorysy, mam te szacunki projektanta, bo projektant póki nie wie, czy będzie prawoskręt, czy nie, to jeszcze kosztorysów ostatecznych nam nie przekazał. Ja spodziewam się, że przetarg na budowę tej drogi, zważywszy zainteresowanie okolicznych firm drogowych, nie oszukujmy się, ja mogę wymienić tylko te największe, tak, Strabag, Budimex, jeszcze kilka innych, które mają swoje tereny w rejonie ulicy Przejazdowej w Pruszkowie. Ja myślę, że
przetarg na budowę tej drogi wywoła tak duże zainteresowanie, że może niektóre firmy, czy któreś firmy zdecydują się nawet wystąpić w przetargu, tak powiem, zrobić drogę po kosztach. Tylko po to, żeby ona została zrobiona. I nawet już jedna z firm drogowych pytała mnie kiedy, nie mogę powiedzieć nazwy, ale pytała mnie kiedy, bo on jest gotowy zrobić tę drogę po kosztach, bo ona jest mu bardzo potrzebna. I tutaj zakładam, że można ograniczyć wtedy koszty pośrednie, inne koszty, które gdzieś tam się nalicza i zrobić tę drogę, a droga jest naprawdę w dobrym, w fajnym standardzie. Okay. Przepraszam, przy wzdłuż tego łącznika będzie też ścieżka rowerowa, tak? Ale w obie strony. To znaczy ścieżka jest dwukierunkowa, to jest tak, że z jednej strony my wykorzystujemy ukształtowanie terenu, które tam jest i po jednej stronie drogi będzie ruch, który będzie odprowadzał wody opadowe, wody deszczowe z terenu drogi po większej trasie. Plus po drugiej stronie, po tej stronie nazwijmy to Pruszkowskiej, nie do Manieskiej, tylko po stronie Pruszkowskiej, został zaprojektowany osobny chodnik, osobna ścieżka rowerowa. Dzisiaj to są tereny odludne, ale dzisiaj to połączenie może spowodować to, że no nie ma sensu wchodzenie gdzieś tam na wiadukt i tak dalej, można ten ruch rowerowy jeszcze inaczej. Tym bardziej, że droga 718 również była projektowana i rozbudowa, w końcu zostanie zrealizowana rozbudowa drogi 718, gdzie również się tego typu infrastruktura może pojawić. I to będzie jakby połączenie ścieżek, to byłby grzech, gdyby tego nie zrobić. Okay. Dlatego tam też jest przystanek autobusowy, tam również jest dojście do tej naszej drogi, która naprzeciwko obwodu drogowego się pojawia, ponieważ znowu ona jest w planie miejscowym. Gmina Dolinów podział po podziale staje się coraz większym właścicielem działek i większej liczby działek drogowych przy tej drodze i prędzej czy później ta droga też powstanie w tamtym miejscu. Okay. I jeszcze ostatnie pytanie, bo tak szybko przeleciał ten slajd. Tam był sprawy finansowe dotyczące gminy Brwinów. Był wykup 0,356 hektara, kosztował 693 tysiące. I budowa drogi 5 milionów, a sumarycznie tam było 6 milionów 100 tysięcy. Budowa drogi 5 milionów. Aha, na slajdzie było 5. To przepraszam, gdzieś tam pewnie jakiś konflikt przepisywania. Budowa drogi jest 5500. Do tego jest te 693 tysiące. Ta cena ponad 6 milionów złotych jest tą ceną, która jest doszacowana. To dziękuję bardzo. Można dwa pytania. Zbigniew Bartosz, przewodniczący Rady Gminy Brwinów. Pierwsze pytanie dotyczy sprawy. Czy Państwo macie już uchwalony budżet? Do tej pory? Macie, tak? No więc rozumiem, że te działania inwestycyjne, które Państwo sobie zaplanowaliście, to są działania bez budowy tego łącznika, tak? Tam w budżecie nie ma tej kwoty na realizację łącznika. A druga sprawa, na jakim etapie procedowania jest obecnie zmieniane studium warunkowe? Jest na etapie uzgodnień, uzyskiwania uzgodnień, tak jak pan burmistrz Kosiński wspomniał, tutaj z Gmielinowa dostaliśmy odpowiedź odmowną. Tutaj od razu słowo wyjaśnienia dla naszych radnych miasta Pruszkowa. Szanowni Państwo, dokument studium jest pan doskonale znany i w większości był nieruszany względem tego, co już było uchwalane i ten teren nie był zmieniany, nie podlegał żadnym ingerencjom z naszej strony. Natomiast w kontekście tego łącznika, czy studium, czy plan zagospodarowania przestrzennego na tą chwilę nie ma żadnego znaczenia, bo jak pan doskonale zdaje sobie sprawę, jest to realizowane niezgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, tylko względem ustawy, decyzją z RIDowską, więc to nie ma na tą chwilę żadnego znaczenia. Ja chciałem się odnieść. Pan burmistrz był łaskawy wspomnieć, że 20 grudnia 2019 roku wpłynął do pana burmistrza wniosek dotyczący projektu studium i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego dla miasta Pruszkowa,
gdzie wydał pan opinię negatywną, powołując się na przytaczając te dwa punkty. Dlaczego? Ja patrzę w ten dokument z 2018 roku i tutaj przed chwilą pan zastępca prezydenta powiedział, że nie było ingerowane w ten dokument. Ja w 2018 roku w tym dokumencie widzę w tym miejscu wpisaną KDL. Jak dobrze zrozumiałem, w tym nowym projekcie studium, który został wysłany do zaopiniowania przez pana burmistrza i przez gminę Wybinu, tej ulicy tam nie ma, czy ja dobrze zrozumiałem? Tego łącznika. To znaczy trudno mi się odnosić do 18 roku, ponieważ to, co dostaliśmy w 19 roku, na tym obszarze objętym, czyli na przeciwko oczyszczalni ścieków, nie ma wyrysowanej drogi. To jest ten film, który Państwu, ten obrazek, który Państwu pokazałem. Tam cały teren ma oznaczenie UC. I te usługi handlu droga jako taka, pomimo tego, że była w sumie 2000 roku, ta droga zniknęła z tego. Jasne. Jest obowiązany w planie, jest tylko w planie waszym miejscowym z 2013 roku, ta droga jest jako droga klasy L. Bo w projekcie uchwały, panie burmistrzu, który przyjmowała Rada Miasta Pruszków w 2018 roku, nowelizującym studium, one są na Bitwie Pruszkowskim, studium jest pisana droga KDL, czyli o charakterze lokalnym. Niepokoi mnie fakt tego, że w przedstawionym nowym projekcie tej drogi nie ma. I mam pytanie do zastępcy prezydenta miasta Pruszkowa. No, czy wniosek został zmieniony w bieżącym projekcie? Bo ja nie miałem okazji tego projektu oglądać. Szanowni Państwo, studium radny będzie przedstawione w grudniu na badaniach w komisjach. Nasz wniosek i jaka jest sytuacja? No nie mam teraz dokumentów, wniosku i całej procedury, kiedy by powstawało, więc panu przewodniczącemu na to pytanie może odpowiedzieć na piśmie. Bardzo bym poprosił, panie wiceprezydencie, o dokumentowanie, odpowiedź na piśmie, dlaczego ta droga względem dokumentu, który znajduje się na Pruszkowskim WIP-ie, została wykreślona z projektu przedstawionego do zaopiniowania gminie Brwinów, ze względu na to, że może zaistniały jakieś warunki konieczne, dlaczego tak się stało. Jasne. Wyjaśnimy to, panie przewodniczący. Poprosił. Czy macie państwo pytania dotyczące tej części jeszcze? Pani naczelnik, widzę, że się zgłasza i potem poproszę. Tak, ja dziś jako mieszkaniec do Maniewa się wypowiadam. Tak, dokładnie. Panie burmistrzu, ja chciałabym jednak dopytać o ten tomasz. Bo naprawdę my mieszkamy przy samej drodze wojewódzkiej 701. Proszę nam powiedzieć, czy pan jako zarządca powstającego, mającego powstać łącznika, wprowadzi tam ograniczenie tonażowe, czy też nie? Powtórzę jeszcze raz to, co powiedziałem. Jako zarządca drogi jestem pozbawiony decyzyjności odnośnie organizacji ruchu. Na drogach gminnych i na drogach powiatowych decyzje odnośnie oznakowania drogi, wprowadzenia ograniczeń i tak dalej podejmuje organ zarządzający ruchem, czyli starosta pruszkowski. I na etapie uzgadniania projektu starosta pruszkowski tutaj nie uzgodnił nam tego. Mamy w tej chwili drogę bez ograniczeń tonażowych. Czyli tak, obiecał pan już kiedyś mieszkańcom, że pierw wprowadzimy tonaż na drodze powiatowej, tak, nie pamiętam numeru łączącego Moszna z Domaniewem, niestety nie udało się. We wrześniu 18 na nasze pytania a propos powstającego łącznika drogi 701-718 obiecał pan nam, że będzie tam tonaż w wysokości 8 ton i teraz pan mówi, że nie pan. Mogę pani powtórzyć, tak? Co powiedziałem, tak? Tu jako burmistrz niestety nie mam pełnych praw co do drugiej. To nie burmistrz decyduje. Tak, żałuję, że tak jest, bo gdyby to ode mnie zależało, to wprowadziłbym po pierwsze ograniczenie między Moszną a Domaniewem i zamknęłoby to całkowicie problem tego, co się u Państwa dzieje we wsi, gdzie często budynki mocnej granicy pasa drogowego.
Źle jest, słabo. Panie burmistrzu, ale tak, martwi się pan o przedsiębiorców, tak? Martwi się pan o zakorkowany węzeł autostradowy, a cały czas zapomina pan o swoich mieszkańcach, o mieszkańcach Domaniewa. Proszę zwrócić uwagę, co ja powiedziałem. Powiedziałem również o tym, że są kierowcy z Gąsina, którzy w godzinach szczytu nie jadą wzdłuż górki śmieciowej, objeżdżają, tylko objeżdżają. Dokładnie, tych kierowców jest... Ale dlaczego to robią? Dlatego, że na Żbikowski stoją potwornym kątem. Popłynienie ruchu na ulicy Żbikowskiej, czyli poprawa włączenia Żbikowskiej w drogę poznańską, doprowadzi do tego, że nie będzie już im się opłacało skręcać na Moszna i do Mali. No takie są realia. Poprawa tego jest tylko możliwa, jeśli faktycznie pierwszeństwo będzie od Żbikowskiej do autostrady. Ale tak będzie. Tak będzie. Tu rozmawialiśmy z prezydentem, nie wiem, czy państwo wystąpili, bo jak mieliśmy spotkanie 15 października, to pan prezydent Sipiera powiedział, że wystąpi do Urzędu Marszałkowskiego, do dyrektora Lewandowskiego z pytaniem, czy po wybudowaniu łącznika zostanie zmieniona organizacja ruchu na tym skrzyżowaniu. Zakładam, że państwo wystąpiliście, a dyrektor Lewandowski powiedział wprost: jeśli dzisiaj droga wojewódzka ma mieć pierwszeństwo i nie interesuje go ruch na Żbikowskiej, bo teraz droga wojewódzka ma mieć pierwszeństwo. Jeśli pojawi się tego typu łącznik, nie ma sensu utrzymywać pierwszeństwa na drodze wojewódzkiej ze Żbikowską, bo ten ruch będzie symbolicznie mały. Dlatego powiedział wyraźnie, że on deklaruje, że ta zmiana organizacji ruchu będzie. Czy miasto Pruszków wystąpiło o opinię w tej sprawie, nie wiem. Panie burmistrzu, ja chciałam tylko powiedzieć, że my naprawdę już, jak pan wie, od 10 lat chyba do pana chodzimy z tym tematem. No nie, że... od 9 lat burmistrzem. Od 10. My chodzimy od 10, bo naprawdę pan wie, że ta droga wojewódzka 701 naprawdę ma tylko asfalt i nic pod spodem. I naprawdę nam się trzęsą domy. I naprawdę te tiry nie mijają się na tej 701. One po prostu jeżdżą po chodnikach. Tam naprawdę wielu ludzi już zginęło. I obawiamy się, że wybudowanie tego łącznika naprawdę ponownie powiększy ruch na drodze wojewódzkiej 701. Dzisiaj macie problem olbrzymiego ruchu na drodze. Macie problem korków, które momentami się tworzą. Od OSP Moszna. Zarówno przy sklepie, jak i tworzą się potem w rejonie tutaj oczyszczalni ścieków. Tak? To upłynnie ruch. To na pewno się wydarzy. To bezspornie. Także tutaj to, cóż mogę pani powiedzieć, tak? To ratuje całą sytuację w całym rejonie. Proszę zwrócić uwagę, że ja już tak się nauczyłem, także wykorzystując Google Map, włączam sobie nawigację, nawet jak jadę do domu znaną drogą, bo czasami jakiś trafik się potrafi zdarzyć, korek, wypadek czy coś, i kieruje mnie zupełnie inną drogą. I od jakiegoś czasu, jak się obwodnica pojawiła, jeśli się jedzie z Brwinowa, przepraszam, z Warszawy do Brwinowa, to nie kieruje w prawo na 701 na Domanie, tylko kieruje na Żbikowską Promyka obwodnicą Moszny w kierunku Brwinowa, ale tylko wtedy, kiedy ruchu nie ma. Kiedy nie ma ruchu, wieczorową porą, wczesnym ranem, rankiem, nocą. Wtedy, kiedy ten ruch nikomu nie przeszkadza. Ten ruch jest automatycznie, można powiedzieć, poprzez tą nawigację zdejmowany z państwa miejscowości. Ale żeby to się zdarzyło, żeby ten ruch był płynniejszy na Żbikowskiej, to trzeba zrobić ten łącznik. Ja mam tylko prośbę do państwa wszystkich, do prezydenta Pruszkowa, do pana burmistrza, do jednej rady i do drugiej, i przy okazji do przedsiębiorców, którzy tu są. Naprawdę, poprawmy jakoś warunki tym mieszkańcom Domaniewa, bo borykają się naprawdę z problemami czasami takimi, że żeby przejść od sąsiada do sąsiada, trzeba wystawić samochód, zaparkować, naprawdę, to jest fakt autentyczny, zaparkować samochód, żeby ktoś mógł z bramy wejść w bramę, bo ruch jest tam naprawdę niesamowity. Tir za tirem jadący. W dzień i w nocy, tak jak pan burmistrz powiedział. To, co mogę dodać tylko od siebie, że intensywnie pracujemy nad tematem budowy węzła autostrady w Brwinowie. I to mnie cieszy. Ten temat w ogóle załatwi sprawę do Majewa, bo może wtedy wyjdziecie sobie wieczorową porą w siatkówkę na środku drogi pograć, bo już mało kto będzie chciał jeździć przed domami. Chciałabym tylko móc posiedzieć, tak? Przed domem w ciszy.
jeszcze pracuję nad czymś, ale nie mogę w tej chwili powiedzieć, bo tutaj gdzieś tam nieruchomości, referat nieruchomości gminy Brwinów nad planem B jeszcze pracuję, może w ten sposób, który również może doprowadzić w jakiejś perspektywie czasowej do poprawy, niezależnie od tego, czy węzeł autostrady się uda, czy nie. Bo dzisiaj deklaracje Generalnej Dyrekcji są na tak, opinia Mazowieckiego Zarządu jest na tak, ta nasza koncepcja, w najbliższym czasie już koncepcja konkretnego rozwiązania technicznego zostanie przedstawiona Generalnej Dyrekcji i będę potem szukał finansowania, tak? Ale to jest zupełnie długa droga. Dziękuję, panie przewodniczący. Tak, Kobus Jacek, ja jestem szefem zarządu spółki Strabag BMTI, ale reprezentuję dzisiaj całą naszą grupę, czyli no mogę powiedzieć chyba największego pracodawcę w Pruszkowie. Tak jak wspomniałem, serdeczne podziękowania za zaproszenie. Chciałem krótko powiedzieć, dlaczego nam zależy na tym, aby to rozwiązanie drogowe, o którym tak dokładnie pan burmistrz przed chwilą powiedział, powinno być zrealizowane. Ale zanim o tym powiem, to krótki rys historyczny. Wiem, że spotkanie już trwa dosyć długo, ale postaram się to zrobić Swoją firmę założyłem tutaj w 2002 roku, więc za chwilę osiągniemy pełnoletność, jeżeli chodzi o bycie pruszkowianinem. Mamy jako pierwszą lokalizację, znaleźliśmy się na ulicy Błońskiej, później firma założyła swoją główną siedzibę przy ulicy Parzniewskiej. Tam są również pozostałe spółki, na przykład jedna z najnowocześniejszych laboratoriów budowlanych, firma ŻPA, która jest również częścią naszej grupy, no i my budujemy drugi obiekt również przy ulicy Parzniewskiej, który powstanie w tym roku. Zatrudniamy w samym Pruszkowie, bo firma oczywiście działa na terenie całej Polski, około 500 osób. Gros tych pracowników to są po prostu mieszkańcy Pruszkowa czy okolicznych gmin. Mówię o tym też dlatego, żeby może nie w kontrze, ale też do pani przedmówczyni powiedzieć, że nie reprezentujemy tutaj interesów naszej spółki, ale przede wszystkim naszych pracowników, którzy w części dojeżdżają z Warszawy i zajmuje im to jakąś tam w zależności od lokalizacji i miejsca zamieszkania ilość czasu i później drugie tyle stoją w korku, który tu pan burmistrz łaskawy był dzisiaj pokazać na mapach Google. To nie jest konflikt, tak to wygląda naprawdę. Wiem, że ludzie tutaj eksplorują, znajdują różne skróty, jeżdżą w zależności od pogody różnymi drogami, ale fakt jest taki, że coraz więcej tego czasu trzeba na dojazd do firmy stracić. No i oczywiście sami mieszkańcy Pruszkowa, nasi pracownicy też na tym cierpią. Ja widziałem dzisiaj parę osób, które przyszły na to spotkanie, więc to tylko dowodzi, że naprawdę wszystkim nam leży na sercu i powinno być również dla zarządu miasta priorytetem, aby te problemy usunąć. To oczywiście ja wiem, że to jest nasz obowiązek, ale chciałem tutaj powiedzieć o tym, że nie jesteśmy tylko pracodawcą, ale aktywnie dorzucamy się do budżetu między innymi Pruszkowa. Tu żeśmy zrobili takie krótkie podsumowanie ostatnich kilkunastu lat i tych pieniędzy co roku w formie podatków z CIT-u oraz różnych opłat nosimy średnio na poziomie około 3,5 miliona złotych rocznie. Do tego oczywiście dochodzą podatki PIT naszych pracowników, którzy odprowadzają i z których również Państwo możecie swój budżet zasilać. Także mamy tutaj pewne prawo do tego, żeby zasugerować też inwestowanie w takie rozwiązania, które nam jako płatnikom tego podatku to życie nieco ułatwią.
Oprócz oczywiście takich rzeczy, do których jesteśmy zobowiązani, typu podatki, no, z własnej strony również inwestowaliśmy. Pragnę przypomnieć, że nasza firma kilkanaście lat temu razem z firmą MTC zbudowała odcinek ulicy Błońskiej, że wybudowaliśmy nowoczesnej technologii ulicę Parzniewską. Także aktywnie dokładamy się, no, licząc na to, że miasto w jakiś sposób też to doceni i będzie próbowało no, ze swojej strony zrobić wszystko, żeby żyło się lepiej. Ja mam świadomość, że to rozwiązanie, o którym mówił tutaj pan burmistrz, nie rozwiąże naszych problemów. Bezwzględnie nie będzie tak, że korki znikną i będziemy bez problemu dojeżdżać, ale musimy cokolwiek możemy robić w kierunku takim, aby te rozwiązania komunikacyjne, które powodują te utrudnienia, jak najszybciej niwelować. No i dzisiaj o tym nie padło, bodajże padło raz czy dwa, ale to jest też istotna informacja dla całej tej debaty. Za chwilę ruszy ogromne centrum firmy pana Toni, tak, która na ulicy Parzniewskiej wybudowała, jak to widzieliśmy się w zeszłym tygodniu na spotkaniu, 50 tysięcy metrów kwadratowych hal, więc no, musimy uwzględnić w naszych perspektywach działania, że ten ruch spowoduje, że to, co dzisiaj jest bardzo ciekawe, ten ruch, który dzisiaj jest naprawdę ogromny, za chwilę będzie no, można powiedzieć, krytyczny, będzie się sparaliżuje naszą pracę. Jeden obiekt, nie ma trzy. Ja rozumiem, i tutaj ogromna prośba do zarządców miasta, ja rozumiem, że państwo musicie swoje priorytety ustalać i rozumiejąc też, że no, zmiana zarządzającego miastem no, musiała wprowadzić pewną reorganizację czy zrewidować pewne rzeczy. Natomiast no, mam nadzieję i ogromnie proszę, tutaj składam tą prośbę na ręce pana prezydenta, żeby jednak nie rezygnował z tego projektu, który, no, tak jak dzisiaj słyszeliśmy, w dosyć zaawansowanym etapie został już przygotowany, ponieważ no, nie chcę tu oczywiście straszyć, ale myślę, że byłoby źle również dla imidżu miasta Pruszkowa, żeby tego typu porozumienia nie były realizowane. Dzisiaj wiem, że tutaj koleżanka przyniosła pewien plik dokumentów, to są... To jest efekt dwóch, trzech dni pracy. Ponad 650 osób złożyło taki wniosek właśnie do prezydenta Pawła Nachowa z prośbą o realizację tego łącznika. I będzie to stworzyć na kancelarii. I to są tylko pracowniki, to są osoby fizyczne, to nie są wnioski firm, to są wnioski osób fizycznych. Panie Przewodniczący, drodzy goście, ja chciałbym w imieniu Inicjatywy Przedsiębiorców Obszaru Pruszkowa i Brwinowa, moje nazwisko Pstrokoński, Wojciech Pstrokoński, reprezentuje firmę ST Majewski. Ja chciałbym potwierdzić, że to nie tylko chodzi o to, że my jako przedsiębiorcy o to walczymy, ale walczymy właśnie, to jest te 650 podań tych naszych pracowników z całego tego rejonu i to nie są wszyscy pracownicy, bo my żeśmy mieli spotkanie przed dzisiejszym spotkaniem, mieliśmy w czwartek spotkanie i w czwartek żeśmy ustalili, że będziemy chcieli poprosić naszych pracowników o to, żeby wyrazili swój głos właśnie przez te wnioski, przez te podania o załatwienie tej kwestii i udrożnienie tego ruchu. Wydaje się, z tego jak ja zrozumiałem wypowiedź pana burmistrza i wypowiedź pani, że wykonanie tego łącznika powinno poprawić funkcjonowanie mieszkańców Domaniewa. Powinno poprawić. Ja rozumiem to, co mówi pan burmistrz, że
jeśli chodzi o kwestię tonażu, to nie jest to w jego kompetencjach i że może, rozumiem, że może występować o to, żeby ten tonaż był w jakikolwiek sposób regulowany, tak? Natomiast tylko i wyłącznie może występować, a nie może tego wprowadzić i decydować. Ilość pracowników na tym obszarze to jest kilka tysięcy osób. W przypadku fabryki ołówków w tej chwili to jest zatrudnienie na poziomie około 150 osób w samym Pruszkowie, z czego powiem, że większość to są pracownicy, którzy są z Pruszkowa i z trasy z Żylandowa do Pruszkowa. Ja mam autokar, który organizuje dowóz pracowników na trasie Żyrardów-Pruszków, tak? U mnie jest praca poza sezonem, kiedy nie mamy tak dużego obłożenia, dwuzmianowa w pozostałym zakresie, czyli wtedy, kiedy zbliża się sezon, czyli od miesiąca maja do miesiąca września, ja mam trzyzmianową pracę, tak, tutaj w Pruszkowie. I naprawdę jest olbrzymi problem. Mieszkańcy nie Pruszkowa, tylko mieszkańcy Warszawy, musiałem zmienić regulamin pracy po to, żeby stworzyć możliwość regulowanego czasu pracy, który pozwalałby na to, żeby pracownicy z Warszawy nie stali w tych korkach, żeby im wykluczyć te 45-minutowe oczekiwanie w jedną stronę i to 45-minutowe oczekiwanie w drugą stronę, tak? Więc dla nas bardzo nam na tym zależy, a tym bardziej, że na ostatnim właśnie tym czwartkowym spotkaniu, o którym mówił tutaj pan dyrektor, był przedstawiciel firmy pana Toni i spodziewamy się, że to będzie dramat. W momencie, kiedy to pana Toni ruszy, dla nas już nie będzie żadnego wyjazdu. Kompletnie. Ja może jeszcze tutaj jedno słowo. Ja rozumiem, tak, jak najbardziej udrożnienie tego wszystkiego, natomiast budowa łącznika nie daje gwarancji tego, że pierwszeństwo ulicy Żbikowskiej i włączenia jej do węzła autostradowego się zmieni. I potem zastaniemy sytuację taką, że łącznik będzie wybudowany, na łączniku nie będzie tonażu, na Żbikowskiej nie będzie pierwszeństwa zrobionego i wszyscy będą jechać po prostu przez Domaniew. Wszyscy. Znaczy ja mówię, no to chyba już by było nielogiczne, poza tym część osób jednak korzysta z tego rozwiązania, o którym mówił pan burmistrz, że korzystamy z Google Maps, tak, czy jakichkolwiek innych wskazówek, które pozwalają nam na bieżąco sprawdzać, które rozwiązanie będzie najbardziej efektywne, tak? Więc jeżeli to rozwiązanie będzie proponowane, tak, to ja myślę, że z tego rozwiązania ludzie będą po prostu korzystali, tak? Dlatego w imieniu inicjatywy przedsiębiorców miałbym gorącą prośbę, żeby władze Pruszkowa i władze Brwinowa dogadały się w zakresie tego porozumienia i żeby zrealizowały jak najszybciej ten odcinek i ten łącznik trasy drogi wojewódzkiej 701 i 718. Dziękuję bardzo. Dzisiaj jechałem do Warszawy na 15 przed tym spotkaniem i nawigacja w rejonie, tu jak się na Świetlicę skręca, tak i w kierunku Ołtarzewskiej, nawigacja nie kierowała mnie na wiadukt, tylko kazała mi skręcać w lewo. Na tą pełną drogę, jakąś bliska zabudowa, tam nie da się w ogóle pełnowymiarowej drogi wybudować, ale samochody się wciskają, bo nie chcą czekać na wiadukcie COVID. Dlatego proszę mi wierzyć, że jeśli się pojawi taki łącznik, to nawigacja w naturalny sposób przed, na wysokości oczyszczalni ścieków, skieruje ten ruch w lewo na łącznik. Nie ma sensu, tak jak ten skrót tutaj. Ona skieruje na łącznik. Ja powiem tak, no trudno mi uzgadniać organizację ruchu na skrzyżowaniu Pruszkowie, czyli poza terenem gminy Brwinów. Jeśli tu, nie wiem, pan prezydent złożyliście wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, czy nie wtedy, po prostu w październiku, nie? Ja nie mogę zadeklarować, że wystąpię do dyrektora Lewandowskiego z prośbą o informację na piśmie, tak? Czy jeśli będzie taka sytuacja, to jak on to zaopiniuje? Ja mogę państwu to obiecać i wystąpię do dyrektora Lewandowskiego. Jeśli pojawi się łącznik, to czy się zgodzi na zmianę organizacji, czy Urząd Marszałkowski, bo on dzisiaj jest dyrektorem, za chwilę może nie być, tak, ale czy Urząd Marszałkowski zaopiniuje pozytywnie tego typu rozwiązanie.
jest dyrektor Lewandowski, to jest alfa i omega organizacji ruchu ogólnokrajowieckim od kilkunastu lat. W zasadzie każde skrzyżowanie zna, każdą dziurę, że tak powiem, w województwie. Doskonale zna problem tego skrzyżowania 701-718 w Pruszkowie i sam jest zainteresowany, żeby coś z tym problemem zrobić. Głos chciał zabrać zastępca prezydenta pan Sipiera, później chciał zabrać głos mieszkańców Pruszkowa i...